Oni w tym szumie sygnałów z kosmosu szukają jakichś wyraźnych anomalii czy wzorców. Makukow nazywa czasem swoje badania SETI in vivo. Przeczytam wam kawałek abstraktu z tych badań, bo trochę przypominają Archiwum X. Gdybym wtedy zdała sobie sprawę, co z tego może wyniknąć, byłabym przerażona. Dodam trochę mojej rozkminy, a potem powrócimy nie tyle do procesorów, co do kryptowalut, gdyż pojawienie się Bitcoina and Co. gra kluczową rolę w mojej teorii, a kryptowaluty poprzez kopalnie i koparki są ściśle powiązane z tematem procesorów i ich dostępności. Kod jest elastycznym mapowaniem między kodonami i aminokwasami, a ta elastyczność pozwala na sztuczną modyfikację kodu. Ale raz utrwalony kod może pozostać niezmieniony w kosmologicznych skalach czasowych. W rzeczywistości jest to najtrwalsza znana konstrukcja. Dlatego umożliwia wyjątkowo niezawodne przechowywanie inteligentnego podpisu, jeśli jest to zgodne z wymaganiami biologicznymi i termodynamicznymi. Ponieważ rzeczywisty scenariusz powstania życia na Ziemi jest daleki od ustalenia, nie można wykluczyć propozycji, że mógł on zostać zasiany celowo. Statystycznie silny, podobny do inteligentnego sygnału w kodzie genetycznym, jest zatem testowalną konsekwencją takiego scenariusza. Tutaj pokazujemy, że kod ziemski wyświetla dokładny porządek precyzyjnego typu, odpowiadający kryteriom, które należy uznać za sygnał informacyjny. Proste układy kodu ujawniają zespół wzorów arytmetycznych i ideograficznych tego samego języka symbolicznego. Dokładne i systematyczne, te podstawowe wzorce pojawiają się jako produkt precyzyjnej logiki i nietrywialnych obliczeń, a nie procesów losowych. Ja dostrzegam jednak w tej hipotezie podstawowy logiczny błąd, albo i nie wiem.